Siema moi drodzy, z tej strony Terp i tak jak gdzieś tam wam obiecałem, pomimo tego, że gdzieś moja dziennikarska aktywność powiedzmy zakończyła się wraz z zamknięciem Weszło, no to będę starał się gdzieś to delikatnie kontynuować na tym kanale na YouTubie. No i obiecałem wam, że postaram się porobić takie wywiady jeden na jednego po prostu. Dzisiaj pierwszy z tej serii, Michał Molsi-Łącki, reprezentant LDN. Witam serdecznie Michale, jak zawsze przyjemność. Witam, witam wszystkich, cześć. Słuchaj Pomidorku, pierwszym gościem jesteś, to jest pewien schemat, bo byłeś też pierwszym gościem drugiego sezonu Valorant Talk, pamiętam, więc jest gdzieś ta pewna schematyczność z tymi pierwszymi razami. Jest sporo tematów do przegadania, ogólnie w kontekście twojej osoby, bo też właśnie dawno byłeś u nas w programie. Ostatnio Patitka gościliśmy, to wylał z siebie bardzo dużo rzeczy, więc mam nadzieję, że tak będzie również i tym razem z uwagi na to, że właśnie w całym programie dawno nie byłeś. No ale żeby chronologicznie to jakoś chyba wyglądało, to wrócimy sobie najpierw do w ogóle czasów Giants, bo ja odnoszę takie wrażenie, że jak ty przyszedłeś do Giants, to na początku wydawało się, że to raczej nic z tego nie będzie i tak dalej, ale z czasem, zwłaszcza kiedy no, Pipson już poszedł na coacha i tak dalej, to ten projekt w bardzo fajny sposób funkcjonował momentami. Jakby, jak ty w ogóle to oceniasz z perspektywy czasu? Czy rzeczywiście jesteś zadowolony z tego, jak to wyglądało wtedy, czy jednak tak od środka było sporo problemów, o których nie wiedzieli po prostu ludzie z zewnątrz? Wydaje mi się, że mieliśmy problem. Znaczy jedną z rzeczy taka, która mi nie pasowała osobiście, to było wrzucenie mnie na takiego totalnego flexa, gdzie ja wcześniej byłem tylko Sova player, no tak to musiałem zacząć grać nagle Breachem, gdzie nie jest to moja taka komfortowa postać, żebym powiedział. Na pewno dobrą decyzją dla nich no, było to, że Pipson przeszedł na coacha, bo wydaje mi się, że jest ok, jest dobrym coachem, nie jest to jak ostatnio Pati tego swoim powiedział, że nawet nie wyniesie miski i wiesz, będzie robił awanturę o tą miskę. Nie, raczej wydaje mi się, że było wszystko ok w tym temacie, ale tak naprawdę nie wiem, co nie wyszło, bo wyniki na prakach mieliśmy dobre zawsze. Wiadomo, mi się najlepiej nie grało, tak jak mówię, w tej drużynie, ale ogólnie wydawało mi się, że mamy to, że to będzie najlepsza ekipa, w jakiej grałem, ale no nie wiem, coś nie wyszło. Nie wiem tak naprawdę czemu. Może to był mój problem. Wydaje mi się, że wzięli po pierwsze złą osobę, bo oni potrzebowali drugiego takiego, zaraz po bu, takiej osoby, która będzie second colorem, będzie dużo gadać w grze, nie? Okay. Ja raczej jestem taki pośredni. Nie za dużo, nie za mało, tak wiesz, żebym to... Czyli ty nie prowadziłeś gry w Giants? Nie, nie, nie. Okej, okay, okej. Okay. Bo niektórzy sugerowali, że jakby to robiłeś, w sensie często grałeś z Sową na niektórych mapach przynajmniej, pamiętam, więc wydawało się to dla niektórych logiczne, że ty może przejąłeś po prostu pałeczkę game leadera, zwłaszcza kiedy Pipson przeszedł na coacha, jakby to było dla wielu logiczne, nie? Nie, akurat pałeczkę lidera IGL-a przejął Bu Okej. i do tej pory prowadzi, więc myślę, że nie wiem, poczuł się w tym i lubi to, co robi, bo chyba wcześniej nie miał styczności z byciem IGL-em. A spytam się bardziej niż o samego Bu, bo powiedzmy, że to nie jest aktualnie aż tak gorący temat, spytam się o dwóch innych zawodników, bo Hoodie i Medo, transfer do G2, dla wielu też dość kontrowersyjna decyzja, bo od momentu pojawienia się pierwszego przecieku o tym, że są na testach, do momentu przecieku, że jest deal done, to minęło chyba 5 dni, więc to wygląda jak kolejny taki trochę podpalony moment w postaci G2. Jak ty w ogóle oceniasz tych dwóch zawodników, współpracy z nimi? Czy oni rzeczywiście byli już gotowi na grę no, w największej europejskiej organizacji, bo tak trzeba mówić o G2, pomimo tego, że wyników w Valorancie jako tako nie było ostatnio. Wydaje mi się, że Medo jest bardzo dobrym zawodnikiem, jeżeli chodzi o całokształt i skill, i bardzo dobrze gra sentinelami. I również no dogaduje się, nie jest jakąś konfliktową osobą w drużynie ani nic, tylko jest po prostu takim fajnym chłopakiem, który gra, nie jest jakimś buntownikiem czy coś, więc dla mnie bardzo mi się przyjemnie grało z Medo, wydaje mi się, że zasłużył na to, po tym jak dostał kika z FPX, FPX to już było, czy nie? Tak, to było FPX, on tam po First Strike'u tak, poleciał. Tak. No to wydaje mi się, że zasługiwał na taką drugą szansę, bo moim zdaniem był w Giants jedną z tych osób, które no wydaje mi się, że były na najwyższym poziomie grania drużynowego. Na pewno był filarem, bo to często było widać Tak. W samych meczach, nie? I ogólnie spoko osoba, a co do Hoodiego,
Wydaje mi się, że mogę powiedzieć śmiało, że jeden z najlepszych skillowych zawodników, z jakimi grałem. Ale Okej. wiadomo, skill to nie wszystko. Heady dobre dawał. Jest raczej, nie wiem, wydaje mi się, że Finowie są tacy strasznie, nie wiem, niespokojni. To też mogło czasami przeszkadzać, że nie miał takiego. Że Nie był tak. nie dawał miodu? No, nie dawał miodu. No, czasami taki był, wiesz, spokojny. Czasami myślałem, że śpi, czy wiesz, takie rzeczy. Ale ogólnie też wydaje mi się, że grał spoko. Właśnie druga osoba, którą bym postawił w Giants obok Medo, które ciągnęły zespół. Więc Okej. dla mnie to dostali na co zasłużyli, tak mi się wydaje. To ciekawe, to ciekawe. W sensie, bo na pewno Hoodie był owiany pewną tajemnicą dla wielu. Niektórzy być może nie rozumieli tego transferu i tak dalej. Ale aczkolwiek mi się wydaje, że Medo to jest najważniejszy w ogóle transfer dla G2, bo te problemy z Sentinelem jeszcze od czasów Pyfa tak naprawdę się te ciągną za tą formacją, więc fajnie, że akurat Medo dostał tam angaż. Od razu spytam cię o to, jakim coachem był Pipson, kiedy już gdzieś zrobił transition do tej roli. Czy to był ten gościu, który po prostu ogląda masę demek, wyciąga jakieś wnioski a propos konkretnego rywala? Czy to był dobry motywator? Jak ty byś opisał go jako trenera? Co on da G2, twoim zdaniem? Jeżeli mogę, zacznę od tego, czego mi brakowało przede wszystkim, Okej. to była taka podejście indywidualne do graczy, że wiesz, zajmuje się każdym graczem indywidualnie, oprócz tego, że całokształt jest też ważny, ale też powinien do każdego gracza podejść z osobna. I właśnie mi tego brakowało, bo czasami czułem się zagubiony w niektórych rzeczach, to można było zauważyć tam, bo mieliśmy gadki drużynowe i wydawało mi się, że właśnie brakowało mi tego czasu z nim, żeby to spędzić, tam coś przegadać, jakieś rzeczy. No i, ale ogólnie jako coach wydaje mi się, że coachem jest dobrym, ale nie jest też osobą, która siedzi i ogląda demka przeciwnika, bo to jest oczywiście rzecz, którą się zajmują analitycy, no chyba, że mówisz o takim bardziej No są tacy, co biorą przenoszenie to na na siebie, trening. wiesz? No tak, jakby chodzi mi też o to, że są tacy, którzy po prostu lubią obejrzeć konkretnego rywala i potem gdzieś przed całym meczem powiedzieć, że no powinniśmy wykorzystać to, to i to, no bo analityk jasne A wyciągnie to nie. sporo rzeczy, ale okej, dobra. To raczej indywidualnie, tam jak ktoś chciał obejrzeć, obejrzał, nie? Ja na przykład pamiętam, że jak graliśmy na Accent, to stwierdziłem, że sobie obejrzę ich meczyk, ale tak to raczej Pipson nie wychodził żadną taką inicjatywą, przynajmniej nie kojarzę. Wydaje mi się, że dobrym coachem był, ogólnie dużo strasznie. W Giants bardzo dużo czasu spędzaliśmy, mieliśmy taką stronę, taka była strona, i to nie chodzi mi z mapami, z taktykami, tylko ogólnie przegadywaliśmy każdy aspekt, nie tylko w grze, psychiczny, tam Okay. psychologiczny i wydaje mi się, że jest dobrym coachem i w sumie, no mówię, tylko brakowało mi tego, żeby podszedł do, na przykład do mnie, no indywidualnie, czego mi właśnie mogłem w tamtej chwili potrzebować tego. Okej, okay, rozumiem. A jak w ogóle wyglądały te kulisy odejścia z Giants, odsunięcia od zespołu? No, mówiłeś wprost, że to jest decyzja drużynowa, że no, ty chciałeś raczej kontynuować tę współpracę. Znaczy, to nie do końca była decyzja drużynowa, bo z tego co ja wiem. Organizacji, Tak, powiedziałem, tak, tak. tak, mój błąd oczywiście. To było po pierwszych nieudanych Challengersach, które graliśmy Open Quali. To przegraliśmy chyba na RIGS GG wtedy. Po prostu nie pamiętam, czy to było następnego dnia, czy to było 3 dni później, czy za tydzień, no ale po tych kwalifikacjach dostałem wiadomość od szefa Giants, że chce ze mną pogadać. I Okay. poszedłem, porozmawiałem z nim, okazuje się, że chcą odstawić od składu mnie i Bu. Powodem było, że potrzebują osoby tak bardziej, nie wiem, komunikatywne. No właśnie to, co mówiłem, że potrzebują takiej osoby, co będzie dużo takim second callerem, nie? Okej. No, ja to powiedziałem, okej, okay, no podobno to zadecydowała organizacja, nie wiem tak naprawdę, czy to do końca jest prawda, czy to nie wiem, Pipco nie zadecydował, czy to ktoś ze składu. Powiedzieli mi, że organizacja, więc no tego się trzymajmy. No, wiesz, jakby jeżeli organizacja używa argumentu, że potrzebuje bardziej komunikatywnej osoby, no to musi to wyjść chyba z zespołu, że. No na pewno, no bo przecież nie mieliśmy na treningu nigdy, wiesz, osoby z organizacji tak No naprawdę. właśnie, no właśnie, więc logiczne wydaje się, że tutaj jednak nie zgadywał właściciel organizacji, czy ty się dużo No. komunikujesz, czy nie, tylko to było po jakiejś konsultacji pewnie z Pipsonem, czy innymi członkami zespołu. Kiedy
Okej, okay, jakby, no to powiedzmy, że nie ma co tu drążyć za bardzo, skoro wyglądał to tak, a nie inaczej. Ale ty chyba znalazłeś się trochę na takim rozdrożu, Michał, po tym odejściu z Giants, bo nawet pojawiały się gdzieś te plotki o tym, że ty myślałeś chyba o powrocie do CS-a, tak? Ja nie wiem, czy ty nie byłeś zgłoszony przypadkiem do MP-ków, tam do składu Dolej Byłem, tak. Miodu? No właśnie, właśnie. Nie wiem, czy ty mecz jakiś w końcu rozegrałeś, czy nie? Wiesz co, było to na takiej zasadzie, że ja zagrałem z nimi Open Quali. Zagrałem, bo to nie, że byłem zapisany, ja zagrałem, wygraliśmy to Open Quali, no i po prostu powiedzieli mi, że mogę grać, no jak chcę, to mogę grać. Ja powiedziałem, dajcie mi zagrać jeden mecz w sezonie, to tam najwyżej ostatni jakiś na jakiś balasów czy kogoś, nie, żeby też nie grać na Anonymo, który miał wtedy najlepszy skład. No ja sobie zagram tego, zobaczę jak to, przypomnę sobie jak to jest i tyle. Nie miałem żadnego ciśnienia na powrót do CS-a i raczej nie zapowiada się, nawet teraz ostatnio jak grałem Faceita z Nexem czy coś, to jakoś no, zagrałem te trzy Faceity przed Faceitami, mój mood był, że chcę że mogę kiedyś wrócić do CS-a, zagrałem te trzy Faceity i mówię, nie ma opcji, no. Nie podoba mi się ta gra już tak bardzo jak kiedyś. No ale wiesz, ja jestem taki zmienny trochę człowiek, więc nie ukrywam, że może być tak w przyszłości, że jednak wrócę do tego CS-a, ale Może do czy wrócę, Lola to od razu. nie, do LoL'a nie ma opcji. Już za stary jestem tam, średnio w tym wieku to już się kończy karierę. No nie, no to prawda. Chociaż teraz to się trochę też pozmieniało, nie? To tak jak w sporcie tradycyjnym, we sporcie też się te ramy wiekowe, powiedzmy, zmieniają. Okej, czyli powrotu do CS-a nigdy nie rozważałeś na poważnie. Ja muszę mieć tytuł, nie? Więc to jest to zdanie, tak? Wydaje mi się, że na pewno tym, może niekoniecznie po Giants, ale gdzieś po Entropic Okej. i po Team Fine. Nie, no w sumie po Team Finest nie mogę powiedzieć, bo to jeszcze jak grałem w Team Finest, to dostałem ofertę od Giants, ale na pewno po Entropic gdzieś tam wiesz, przewinęły się myśli. Zagrałem sobie jakiegoś Faceitka, czy tam dwa. No ale tak wiesz, naprawdę, no nie wiem, nie wiem czy chcę wracać. Na razie jest dobrze w Valorancie, wydaje mi się. Jedyne co bym mógł rozważyć tak naprawdę, to powrót na polską scenę w Valorancie, co byłoby Okej. najbliższe. Okej, to Ale jest jeżeli byłaby, przepraszam, że ci jeszcze Aha. przerwę, jeżeli byłaby to albo byłaby to zagraniczna organizacja, albo byłaby to polska organizacja, ale z najwyższej półki pokroju, nie wiem, AGO, no i w sumie AGO, tylko tak mi się kojarzy, dla mnie AGO jest najlepszą organizacją w Polsce pod względem wszystkiego podejścia do graczy. No, Ago akurat nie kwapi się specjalnie na to, do tego, żeby Valoranta wejść. No, podejrzewam, że ma to związek z tym, że oczywiście tu Billout Cup i tak dalej, no jednak można udawać, że nie, no ale jest to pokrewny temat po prostu. Ale to jest ciekawe, bo wielu graczy, którzy już pójdą za granicę, raczej utrzymuje tę narrację, że nie chciałoby wrócić na polską scenę. A powiedz mi, ty obserwujesz tak na bieżąco to, co się dzieje w Polsce? Bilaudy, Bee Champions, PLE? Oglądałeś mecze? Nie chcę tutaj okłamać, ale nie wszystko śledzę. Jak już wiem tylko, że są dwa teamy. Awaria, Ownage, znaczy nie wiem, czy oni dalej istnieją. Tam. No, Ownage teraz akurat Avis i Starki odeszli do Incognito, więc tam został A, Kenobi, Mermi, no. Yashi. Grali kwali teraz z Aike i QXFM, no i przegrali ze Świecą chyba. A, dobra, to przesadziłem może trochę więcej, bo jeszcze Anonymą, Gentium, no to tak wiesz, znam te drużyny. Nie do końca znam graczy tych drużyn wszystkich, żeby także jakbyś mi spytał o line-up, to nie powiedziałbym raczej. No chyba, że Awarii, to bym powiedział, że X-Pact i to będzie powinno wystarczyć. Plus gruby, nie zapominaj. Jest, tak, jest Grubinio. I chyba igluje teraz z tego, co Tak. coś tam, tak? No, to widzisz. No ale, no mówię, no, śledzę tak jednym okiem, no. Widziałem jedną mapę finału PLE, jak grali na te Wolfen, tam, nie, czekaj, przepraszam, te Bugarów, tak? Activated eSports, tak. Tam Wolfen też grał, No. no. No, to tam, wiesz, spojrzałem na jedną mapkę, nie ukrywam. No, ale tak, śledzić to raczej nie kojarzę zbytnio wszystkich ników, o, może tak, żebym powiedział. Okej, rozumiem. No dobra, może kiedyś na powrót do Polski przyjdzie czas w takim razie, ale teraz skupmy się gdzieś na tym najświeższym etapie, który już trochę miesięcy trwa, bo oczywiście litewsko-polski projekt LDN, który no, zapowiada się bardzo fajnie zresztą. Powiedz w ogóle, kto wyszedł z inicjatywą wtedy? No, zakładam, że jednak tutaj Litwini do ciebie się zgłosili. Jak to wyglądało od kulis? Zacznijmy od tego, Okej. co cię może zdziwić, że nie zgłosili się do mnie Litwini, Okej. tylko zgłosił się do mnie Joint, który był byłym coachem starego A. składu
I to od początku była rozmowa o tym, że robimy skład w LDN. To nie Okej. było, że. Były tryouty po prostu do LDN-a. Było dużo ludzi testowanych. Byli tak. I był Fekiu w tym składzie, bo pamiętajmy, że Fekiu był już wcześniej w tym składzie LDN i on został w nim i był, miał być robiony jako główna osoba tego składu, miała stworzyć skład pod siebie. No i Joint, który był coachem wcześniej też, również brał udziały z nami. Pisał do każdego. I generalnie to nie wyglądało tak, że było od razu powiedziane czterech ludzi. No, my mieliśmy tryouty z wszystkimi ludźmi. Francja, wiesz, z każdego kraju. To, że wyszło czterech Litwinów i ja, to jest dosłownie najlepiej zagraliśmy na tryoutach, no nie ma co tu ukrywać. I wydaje mi się, że jak tak już 2 dni pierwsze tryoutów już było pewne, bo gadałem z Jointem, że on chce mnie, Bu i Fekiu już tak na 100% w składzie i robimy pod tą trójkę skład. Bu zaproponował Dreamasa i Destriana i tak wyszło, że koniec końców wzięliśmy tych dwóch chłopaków z Litwy i już zrobiliśmy ten skład 4-1-1, że tak powiem. A nie obawiałeś się, że w takich proporcjach 4-1 gdzieś jednak, kiedy przyjdzie na przykład jakiś krytyczny moment, jakiś moment zmian, no to Litwinom łatwiej będzie się pozbyć jednego, jedynego rodzynka Polaka i wziąć piątego Litwina na przykład, żeby wprowadzić tę narrację jednonarodowościowego składu, czy jakby. Wiesz co, wydaje mi się, że jakby mieli to na myśli, to mogliby to już zrobić w momencie tryoutu, bo przewinęło się jeszcze chyba paru Litwinów oprócz mnie. Więc o to raczej się nie martwię. Chłopaki też nie korzystają z języka litewskiego na treningach, nawet w klaczach jakiś cały czas gadam po angielsku i pamiętaj, że mamy coacha, który jest z Włoch i on również nie zezwolił na posiadanie pięciu Litwinów. Wyobraź sobie, jak on by się czuł coachując pięciu Litwinów, no oni nie mogliby po angielsku gadać. Czy mogliby, no ale czy to by było takie komfortowe dla nich? No nie, No nie na wiem. pewno bardziej naturalne na pewno byłoby gadanie po litewsku, ale zakładam, że podobnie jak w Polsce, jakby komunikacja litewska taka stricte nie byłaby tak czysta jak komunikacja po angielsku, no bo to zawsze się podkreśla ten problem, że kiedy Polacy komunikują się po polsku, no to tu ktoś se rzuci kurewką w klaczu, tu ktoś coś tam i po prostu, no nie ma, wiesz, tego spokoju zachowanego, bo tu ktoś właśnie się wydrze, przeklnie i tak dalej, a w angielskiej komunikacji zawsze wszystko jest takie bardzo straight i clean, No, czy nie? niekoniecznie, no wiesz, ja potrafię, mówię, o one more kurwa powiedzieć, no to, Aha, one okej. more, no, to nie jest problem, no wiesz, to jest tylko, wiesz, taka bariera, która się wydaje, że istnieje, ale tak naprawdę staram się czasami łączyć ten polski z angielskim, to raczej przez emocje, nie to, że robię to specjalnie. Chłopaki też czasami jak po rusku coś powiedzą, czy tam po litewsku, nawet po rusku gadają, więc to też jest śmieszne, po rosyjsku może, nie rusku. No więc to wydaje mi się, wiesz, od emocji zależy, nie? Czasami sobie kurwniesz, czasami powiesz po rusku coś. Ja nawet powiedziałem czasami po rusku, przeklinam. Zależy, jaka jest atmosfera na TeamSpeak, ale na razie mamy, wszystko jest super. Kto się Lepiej niż było. nauczył po rusku gadać? Nie, nikt mnie nie nauczył, wiesz, takie typowe, podstawowe zwroty, jakie Aha, wiesz. okej, To nie, że rozumiem. umiem po rusku gadać, nie? Bliaty, Podstawowe takie. bliaty do Ta, przodu. ta. Okej. Myślałem, że wiesz, na przykład w czasach Entropii, gdy coś ci Dino przewinął albo Chihuahua i po prostu się nauczyłeś, nie? No, może nie gadajmy o Dino, bo naszego Archa kolegę wyrzucił z klanu. No, powiem ci tak, no Arsz. Pomimo całej mojej sympatii do Wlatko, no to nie ma co się czarować, że odstawał pod kątem. To wiesz, to był ten sam poziom momentami co Bąkar w jakimś guild, gdzie, no jasne, ja rozumiem wkład in-game lidera, ale no fragowo Arch wypadał często tragicznie, więc to też jakby, no dla drużyny, która chce się rozwijać, być może był jakiś optymalny ruch. No, nie ukrywajmy, no my nazywaliśmy Archa w Entropii, że jest kierownikiem, bo kręcił kierą cały czas. Mówiliśmy, że to jest kierownik. No ale wiesz, z jednej strony słyszałem takie pogłoski, że to właśnie, że najpierw chcieli wyrzucić Dino, Arch się za nim stawił i potem Dino wyrzucił Archa, ale to też nie wiem do końca, ile w tym prawdy jest. No, takie historie zawsze mają, wiesz, dwie narracje. Jakby to przy każdej sadze transferowej, czy w sensie przy każdych roster changes jest tak, że każdy ma własną perspektywę, nie? Jakby w Polsce najlepszym dowodem była na to chyba historia z Balistą, gdzie i Buddy miał własną perspektywę, i Morfan miał własną perspektywę, i tak dalej, więc no tutaj wszystko trzeba brać tak pół na serio, ja odnoszę wrażenie przy takich historiach. Tak, no nie słyszałem tego od Arczo, więc też nie będę tutaj, wiesz, jakiś Ale
Powiem ci na tak, siłę go Michał. dosyć. No, ty pewnie też słyszałeś się plotki. Jeżeli się potwierdzą, to Arch chyba nie będzie miał powodu do narzekania, bo mówi się o tym, że testowany jest aktualnie, w sensie skład, który on stworzył, tam między innymi z Dimasikiem, czy Dizisem, nie wiem jak to odmienić, że też jest testowany w dużej organizacji z regionu CIS. Wiesz co, pamiętam jak oglądałem jak gadaliście z Patitkiem i mówicie, że Virtus Pro i Team Spirit ma dojść do właśnie do Valoranta. Wiesz, to bo to napisałem do Archa, czy Virtus Pro, czy Team Spirit. I niestety nie otrzymałem odpowiedzi do teraz, więc. Ale nie wiem, czy nawet o tych organizacjach mowa, ale nie słyszałem, jeżeli tak o to chodzi, nie? No, ja słyszałem plotkę taką dość wiarygodną, gdzie zwykle właśnie tutaj taki koleżkę, który o regionie CIS trochę wie, że właśnie ten skład Archa jest chyba przymierzany do VP, a ten skład Smokes, tak to się nazywa, muszę sobie ten... Five Smokes chyba, Five coś takiego pomyślałem. Smokes, że oni właśnie do Spirit, że to jest taki podział. Ale to oczywiście nie wiem na ile jest prawdziwe, No ja też nie wiem, bo nie gadałem z Archem długo, w sensie ostatnio, no więc. A wiem, że miałem taką śmieszną sytuację właśnie, że siedziałem sobie z Archem, gadałem i akurat do mnie coach napisał coś tam, że chciał gadkę o zarządzie. Ja już mówię, no to wyjebują mnie z klanu, nie? A i mówię do Archa, że mnie z klanu wyjebują, a on mówi: nie no, Molsi, no jak cię wyjebią, no to dawaj, robimy na CIS quali skład, jeszcze zanim zrobisz ten z Dimasikiem. I właśnie mówił, że jest on, Dimasik, weźmiemy trzech i zagramy sobie CIS quali. No ale to wiesz, jednak okazało się, że coach chciał pogadać po prostu o grze i tyle, więc nie wyjebali mnie. Okej, czyli słuchaj, wniosek jest prosty, Michał, musisz więcej tutaj pozytywnego myślenia przy tego typu sytuacjach. Wiesz, jeżeli jest weekend zazwyczaj, nie, to jak jest weekend, taki środek weekendu, gdzie masz wolne i nagle pisze do ciebie coach, czy możesz być o 16, co pierwsze co myślisz, no to kurde, no. Przecież we sporcie weekend Coś. nie istnieje. My mamy, no w sumie nie istnieje, no drużyn, ale dla drużyn istnieje. Może we sporcie nie, bo grasz cały czas, ale dla drużyn no weekend raczej się pojawia. Okej. Okay. No, w pracy jakiejkolwiek w sporcie, no ciężko. Chociaż na razie, tak w nowej pracy, powiem szczerze, że czuję, że ten weekend rzeczywiście przynajmniej w kalendarzu jest. No, ale to już mniejsza z tym. Chciałem cię jeszcze spytać, tak, no bo zbliżamy się na pewno ku końcowi. Jak w ogóle zapatrujesz się też na same teraz te kwalifikacje? No bo mieliście taki mega dobry moment na pewno jako LDN podczas Red Bull Home Grounds, gdzie jasne, nie udało się dojść gdzieś tam powiedzmy na sam szczyt, ale było to piąte, ósme miejsce, tak? W grupie pokonaliście Gambit, pokonaliście SMB, które wtedy jeszcze miało mocny skład. No i tak naprawdę ta porażka z Tenstar w sumie nie zmienia tego, że ten turniej był udany i to był w ogóle mega dobry prognostyk. Ja odnoszę takie wrażenie przed nowym rokiem. No wiesz co, jeśli chodzi o samego Red Bulla Home Grounda, to strasznie zrobiliśmy jeden błąd, Okej. bo dzień przed meczem na Tenstar, to chyba były jeszcze fazy grupowe, nie pamiętam czy to akurat ten dzień, chyba tak, chyba to był ten dzień, że dzień przed meczem na Tenstar już w playoffach, mieliśmy fazę grupową od rana, tam od 11 czy 12, zagraliśmy całą fazę grupową i jeszcze na siłę wcisnęliśmy turniej Razera wieczorem o 19 Aha. i przegraliśmy na Soul. Pomimo tego, że graliśmy trollpikami, ale jak już doszło do meczu na Soul, bo tam trzy mecze chyba wygraliśmy, czy dwa, doszło do meczu na Soul, to przegraliśmy ten mecz oczywiście. Dość tam, gość tam chyba 40 fragów zrobił jetką na nas. Pamiętam, będzie mi się śnić. No i tak wydaje mi się, że mogło trochę na łeb to siąść i przez to też tak szczękowaliśmy na Tenstar, bo przecież tydzień przed, czy 2 tygodnie przed tym Red Bullem wygraliśmy z Tenstar w LVP tam w finałach, no ale wiesz. No ale Red Bull siadł fajnie, co do VCT, no ja chciałbym w końcu, wiesz, postawić ten następny krok, bo nie ukrywam, że wydaje mi się, że od roku stoję w tym samym miejscu, to że wygrywam jakieś tier 2 turnieje, to nic dla mnie nie znaczy, chciałbym w końcu, wiesz, pokazać się tam na tym VCT i nie szczękować. Mam nadzieję, że się uda w końcu, ale co ma być, to będzie, nie? No tak, bo kilka razy było blisko, ale tak, żeby w tym VCT zameldować się
naprawdę, no to no ciężko powiedzieć, że to się udało, no bo te close quali, no to nie oszukujmy się, nie był na pewno też wymarzony scenariusz. Wy jeszcze mieliście w ogóle w Giants trochę takiej kiepskiej narracji wokół tego VCT, bo już nie pamiętam, kamera była chyba na bridge użyta, słynna, co? Wiesz, najlepszy fakt z tą kamerą, że ani Medo, ani my wszyscy nie wiedzieliśmy, że to jest jakiś bug. Nikt nawet na to nie zwrócił uwagi, bo to było. No nawet nikt nie wiedział o tym, no to tyle ci mogę powiedzieć. Potem dopiero. Ja nawet nie wiedziałem, jakiej kamery on używa tak naprawdę, no bo to wiesz, wiadomo, Cypher to No sam sobie tak. kamery ogarnia. Więc. No nikt nie wiedział o tym, no ale był ten. Ta akcja, ale to już nie dotyczyła mnie i był, bo to w następnych kwali do VCT dopiero. Oni stracili pierwszą mapę, z tego co pamiętam, przez to. Tylko i to tylko tyle. No My tak. już, ale mnie już i było nie było w tym składzie, więc. No wiem, ale jakby chodziło mi o to, że jeszcze zanim zostaliście w sumie odsunięci od zespołu, to ta akcja się odbijała echem gdzieś tam w mediach społecznościowych i tak dalej, więc to też na pewno nie napawało gdzieś dobrą atmosferą. Okej, w sumie jakby skoro o tym VCT mowa, to jeszcze cofniemy się. Zanim o samych Challengersach, to spytam cię też o wrażenia z Mistrzostw Świata, bo zakładam, że śledziłeś i ciekawy jestem, kto na tobie zrobił też największe wrażenie tak po prostu, jeżeli chodzi o ten turniej. Znaczy, czy śledzić? Tak bardzo nie śledziłem, bo byliśmy na bootcampie w tym okresie i mieliśmy tam takie perypetie, takie rzeczy się działy, że nie mogliśmy nie obejrzeć każdego meczu. Okej. Ale widziałem na pewno finały, oglądaliśmy. Gambit kontra Accent. I wrażenie chyba. Ja stawiałem od początku Secret, jako że będzie to takie drużyna, która pokaże się z dobrej strony. Wydaje mi się, że pokazali się z dobrej, że będzie zaskoczeniem. Tak mówiłem, bo tam gdzieś dałem wywiad FRS-owi dla Cybersportu i właśnie powiedziałem, że Secret będzie zaskoczeniem turnieju. Ale wydaje mi się, że zostali przyćmieni przez kto tam tak daleko zaszedł? Pamiętasz? Bo ja już niestety zapomniałem. A Ten no, azjatycki. chodzi ci o O Crew, Crew. który doszło No to nie do. azjaty, co ja mówię, azjatycki. Latam. No to Crew zagrało bardzo dobrze. No ale mówię, no nie mieliśmy zbytnio czasu, bo przez bootcamp mieliśmy też dużo problemów na bootcampie, takich stricte związanych z ogarnięciem całego, do poskładania wszystkiego do kupy, bo parę rzeczy nie działało, to po naszej myśli, o to mi chodzi. W sensie, jakby chodzi o problemy stricte Problemy z grą. techniczne, tak. A, techniczne. Ogólnie techniczne, nie tylko z grą. Wiesz, Okej. przyjazd do UK. Trzeba było siedzieć w domu do momentu, jak nie dostaniesz wyników tego testu. Cztery osoby dostały wynik testu tego samego dnia. Ja na przykład z trenerem dostaliśmy 3 dni później, nie mogliśmy wyjść z domu przez 3 dni. I tak z bootcampu 10 dni zrobiły się 3 dni bootcampu, więc Aha. no, to tragedia była. Ten wyjazd był taki, no nie wiem, na siłę wydaje mi się. Przez co mogliśmy parę meczy, no wiesz, no, pominąć, ale no, najważniejsze, że Accent oglądaliśmy z Gambit i wydaje mi się, że to był taki jeden z ważniejszych meczy, w sumie najfajniejszy chyba, oprócz tego Crew i co prawie na Gambit wygrało, tak? Dobrze mówię? Crew na Gambit prawie wygrało, tam 2-1 było w mapach, czy 3-2? Nie pamiętam. No, tam Gambit mocno skambekowała Tak, Xboxa, nie? tak. Więc tak, tam prawie nie było sensacji. No, ale Crew i tak tych sensacji sprawiło mnóstwo w całym turnieju. To na pewno. Ale to w sumie też jest ciekawy temat z tym bootcampem, więc jeszcze tak bym go pociągnął chwilę, że no, zamiast 10 dni bootcampu mówisz, że realnie wyszło 3 i. W ogóle organizacja tych bootcampów w dobie COVID-a w takim kraju jak UK to chyba nie jest po prostu najlepszy pomysł. Jakby wydaje mi się, że. Znaczy nie wiem, jestem ciekaw, czy na przykład już to przegadaliście wewnątrz organizacji, że następnym razem no, musimy lecieć do jakiegoś kraju po prostu Europy i no, jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, no, na przykład Polska jest bardzo dobrym wyborem teraz. A jak myślisz, kto mówił od początku, żeby do Polski lecieć? No mówiłem cały czas, od początku tak Stawiam, że to naprawdę. Destrian. Stawiam, że to Destrian Nie, no mówiłem cały czas, żebyśmy do Polski lecieli od początku, bo jest blisko, tanio i wszystko, więc zamiast na przykład jak mówił. wydali, daję taki przykład, że jakby tam wydali 10 tysięcy funtów, wydają w Anglii za 10 dni bootcampu, to w Polsce za 10 tysięcy funtów zrobiłbyś miesiąc, nawet 2 miesiące chyba w Kinguin bootcampu.
miałbyś full wszystko. Wszystko jest blisko przede wszystkim, bo masz wychodzić z lotniska, od razu idziesz na bootcamp. Masz tam chyba 3 kilometry, nie? Dobrze mówię? Nie byłem No, nigdy w Indiach. blisko jest bardzo z lotniska do EPC, tak jest. No więc wydaje mi się, że logistycznie do Polski lecieć to było najlepsze dla nas. Ja powiedziałem to. Ten bootcamp był trochę forsowany przez naszego coacha, ale ja nie mam od tego za złe, bo to było fajnie, spotkaliśmy się, zintegrowaliśmy, Chciał tylko ci mówię, no. burgery zrobić. Zrobił mi burgery, no dobrze zrobił. Ale zdziwiłbyś się, że Włoch, który jest znany z robienia pizzy, takie burgery dobre robi. Chyba jedne z lepszych. No, No. Włosi po prostu są świetnymi kucharzami, wiesz, tak mi się wydaje, że to nie chodzi o A. samą pizzę czy makaron, No, ale wracając do bootcampu, to mówię, no popowiem ci, jak to wyglądało, tak całokształt, to nie? że przylecieliśmy, straciliśmy 3 dni na to, żeby dostać wyniki testów. Potem, jak już dostaliśmy te wyniki testów, pojechaliśmy do Red Bulla, a okazało się, że w Red Bullu sobie zrobili event i kazali nam brać kompy z tego Red Bulla do naszej siedziby. I tak straciliśmy kolejny dzień, i następnego dnia już wszystko git. Graliśmy pierwsze 2-3 dni. Potem się okazało, że jeden chory jest, i tak nagle wyszło, że po całym bootcampie 4 osoby chore. I tylko ja i coach. Nie, coach. I był zdrowy. No i tak to wyszło. Okej, I. okay. A chodzi w No sensie, dobra. że po prostu przeziębienie, czy COVID Chorzy, że był? chorzy. Że chorzy. Okej, rozumiem. No to rzeczywiście, trochę przygód, ale planujecie w ogóle jakoś teraz w pierwszym etapie VCT jeszcze na bootcamp jakiś się udać, czy na razie nic z tego? No mieliśmy lecieć właśnie, znaczy lecieć, no. No lecieć do Polski, niech będzie, że lecimy do Polski. Właśnie do Kinguin na bootcamp, zresztą chyba pytali się ich, ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że jak się uda dostać, to wtedy dopiero byśmy polecieli, przyjechali no, do Polski właśnie do Kinguin na bootcamp. Okej, rozumiem. To mam nadzieję, że uda wam się dostać. Ja wtedy też chętnie wpadnę do was w jakiś luźniejszy dzień, to Zapraszam, zapraszam, jeżeli zrobimy się też uda, może to jakiś zapraszam. materiałik fajny. Chyba, że olejecie nas jak Boaster Maguire'a, to też jest słynna historia, nie wiem czy ją znasz, ale Tomek Nie, kiedyś... słyszałem, ale wiem, że było coś. Tak, to Tomek się kiedyś umawiał z Boosterem w EPC, tam na wywiad, na wspólną fotę w koszulkach Fnatic i tak dalej. No, ale Fnatic dostało w pizdę i pojechali do domu, Booster nic nie napisał w końcu Maguire'owi, więc no, taka właśnie tutaj anegdotka. No dobra, Michał, słuchaj, dziękuję ci bardzo. Wyszło ponad pół godziny Dzięki. rozmowy, więc... Myślę, że widzowie będą zadowoleni. No i trzymam kciuki, żeby w VCT, a jak nie w VCT, to w VRL-u na przykład poszło jak najlepiej. Dzięki wielkie, dzięki. Życzę rozrostu kanału. A, dziękuję bardzo, dziękuję Proszę. bardzo. Ostro lecę, mam prawie 500 subów. No ja mam 800, ale ja to mam. Wybiłem się kiedyś na kolegach. Nie no, ja teraz wiesz, mam dużo roboty, to jest taka aktywność poboczna po prostu, bo nikt inny nie robi prawie, więc No ale fajnie, fajnie, rób, rób, trzeba, bo no. potrzeba. Trzeba rozwijać Valoranta w Polsce, nie? Tak jest. Słuchajcie kochani, i wbijcie też do Molsiego na Twitterka, Molsival jest? Czy Molsi Chyba CSGO dalej? Molsival, tak. Molsival na Okej. pewno. Okej, to wbijcie, ja może jak ogarnę to moim małym muszkiem, to w montażu dodam też... Belkę z Twitterem, z Instagramem. No, trzymajcie się, papa. Yo. Narka, cześć. A, i zajebcie w subot.